zbyt dobre rozpoczęcie odcinka. Akurat kliknąłem nagrywaj, ale mi pierdyknął. Szybko naprawmy to. Witam na Kruczym kanale. Wyskoczył tak nagle. On tam jest. Dobra. This is our chance. Szybko. No ładuj się do statku. Welcome you too. Weźmy sobie kostki jonowe. Mamy ładne jajo stworzenia. To też sobie schowamy gdzieś do skrzynki. Przede wszystkim zjedzmy. Napijmy się. Nasionka nam spadły? Nie. Wody mamy dużo. Wsadźmy tu wszystkie kostki jonowe, siarkę, jajko. Tabliczki myślę, że mogę mieć przy sobie. Dasz rok z bury na Robloxie, co? Nie wiem, o czym wy do mnie tutaj dyskutujecie. My natomiast musimy szukać nowej bazy. South East South, czyli tam znajduje się kolejne wejście do bazy. Więc włączmy sobie tryb cichy. I na trybie cichym on nie powinien nas ugryźć. Nie, trafię. South, South East. Tam jest East, North. Czyli gdzieś tam. Na pewno dobrze pokazuje? Tak, South East, czyli tu. Znajdziemy wyjście. 91% energii. Coś nam się nie ładuje. Czemu nam się nie ładuje? Jedna pijawka nam gryzie tyłek. Musimy się rozejrzeć. Gdzieś pewnie będzie wyrwa. Nawet nie wiem, czy to nie jest ta wyrwa. Ale tu jest dosyć ciasno. Zacięła mi się syrena. Nie wiem czemu. Użyj syreny cały czas. Myślę, że tu będzie zejście. Ewentualnie nie będę się tak bawił i zejdziemy na samym środku w głąb, bo tam pamiętam była taka dziura. Jest chyba nawet ta dziura. Im głębiej, tym większa szansa, że dotrzemy do celu. To jest ta dziura, którą my widzieliśmy i to jest na north akurat, ale chyba innej tu wyrwy nie ma. Nie, jest tylko jedna dziurka. Czemu Prawnem? Nie zmieszczę się? Oho. Oho, dobra. Czyli macie rację. Ja się tu nie przecisnę. Więc wyłączamy silniki. Lecimy Prawnsuitem. W sumie to bym się przecisnął, ale już nie chcę. Ja pierdyle.
Nie, no nie będę ja później skakał po tym wszystkim. Wolę się cisnąć cyklopem. Jest ryzyko, jest zabawa. Chyba nie uszkodzę całego statku. Ile mamy? Full HP. To jazda z tematem. Engine power on. Nie takich rzeczy nas uczyli w szkole jazdy. Zobaczmy, mogę zejść głębiej, spoko. Teraz do przodu. No, co to tam taka dziurka? Później bym się męczył tutaj 500 km, żeby to wszystko skakać i unikać tych wielkich pokładów lawy. Jest, baza. Wiecie co? Włączę sobie sonar. Trzeba by jakiegoś niebezpieczeństwa większego nie ma. Mówię tutaj o pływającym bykolu. Teren wygląda na spokojny. Czeka nas zabawa, drogie panie i panowie. Muszę użyć dwóch tabliczek niebieskich, a mam jedną. No weź mnie, nie denerwuj. Ja nie mam tutaj replikatora, żeby go zrobić. A co jest potrzebne do niebieskiej tabliczki? Kianit i kostka jonowa. No to musimy się cofnąć po kianit. Kianit jest tam. Ale fabrykatora nie mam. Czy mogę zbudować fabrykator? Cicho, cicho, spokojnie, damy radę. Nie będę się wracał do bazy niepotrzebnie. Zobaczmy, fabrykator. Tytan, złoto, próbka korala. Ni cholerę, nie damy rady. Uff, taki kawał drogi musimy się cofać. Gorzej jak z Polsatem, naprawdę. Tak blisko końca. Już u celu, a tu dupa. Próbka korala jest na Lost River. Serio? No to jest jeszcze nadzieja. I złoto tam znajdziemy i tytan. Więc bazę na razie sobie zostawiamy. Cholerne pijawki. Przykro mi. Odcinek się zapowiadał fajnie, ale musimy wracać. On tu jest! No! You asshole! Włącz, 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 napraw! Shit! We need to run. Też sprawdzałem sonarem, nikogo nie było. Zaraz zatoniemy. Jak to naprawić? W
Musimy wyjść na zewnątrz. Trzeba zejść do Lava Zone. Cyklopia naprawiasz na zewnątrz. Dobra, już wychodzę. W ogóle te cholerne pijawki. Lecą te. Ile ich tu? Nie widzę, żebym mógł go naprawić. Nie mam opcji, żeby naprawić. Mam narzędzie naprawcze, ale sami widzicie, jak to wygląda. Znaleźć dziurki. No tu jest jedna dziurka. Ale jej się naprawić nie da. Tu jest dziurka. Chyba sytuacja jest pod kontrolą. O, gorąco. Zobaczcie, gdzie ja się wcisnąłem. Tak, lecimy tyłem. Dobrze, że chyba mamy wzmocnienika Duba. Lecimy na trybie cichym, żeby nas nie ugryzł. Nie powinien się nami zainteresować. Oho. Poleciał dalej. No. Znowu leci. Aj! Szlak by to. Uciekamy dalej. Ile mamy? Jaki jest nasz stan? Damy radę jeszcze dalej pocisnąć. Wyłącz silniki. Stan na żółto. Odleciał. Włączyć silniki. Nie ma go. Pełna moc. Czysto. Udało nam się zwycięstwo. Silniki przegrzane. Oho, zahaczyłem. Tutaj w ogóle nam tryska z panelu, więc musimy zaraz to załatać. Jak tylko wrócimy do dziurki, zaraz to załatamy. Jeszcze kawałek, jak będę przy dziurce, to wtedy załatam.
Tu mamy hapeki, ja musiałem się odwracać do tyłu. Przy okazji mamy tutaj troszkę chłodzenia, przegrzany silnik wyłącz. Czy ja by na pewno dobrze płynę? Zatrzymajmy się może tutaj, bo do góry widzę, że pływa. A, to jest te inne wejście, o którym ja wam mówiłem. Więc musimy zejść głębiej. Jest tak zwany skrót. Zejdźmy głębiej, schowajmy się i naprawmy statek. Dziurka pewnie będzie po tej samej stronie co wtedy, tak. Nie gryź. Się przylepiają kurestwa. Nie mogę się tego pozbyć, ale na szczęście nie zabierają mi dużo energii. Więc to jest plus. Tak, widzę właśnie, że energii mam cały czas 100. Spróbujmy się stąd wydostać. Niestety nad nami lata Ghost Leviathan. I o ile mamy włączony tryb cichy, może nam się uda stąd wyjść. Ale on nie jest pocieszony, nie będzie pocieszony naszym widokiem. Włączmy sobie kamerę z góry. Pytanie, w którą stronę? Chyba tam. Tylko nas nie goń. O, tutaj pijawki mamy zaznaczone na czerwono. Dobra, tutaj ktoś mówił, że możemy znaleźć próbki korala. Więc pytanie, gdzie? Bo ja tu żadnych próbek korala nie widzę. Być może przy tym gejzerze coś znajdziemy. Może wyłączmy tryb cichy. Silniki. No ja jestem na Lost River. Przy bazie. A, zobaczmy tu. Może akurat będą. Jest! Koral stołowy. Nie pamiętam, ile sztuk było potrzebne, więc weźmiemy na zapas. No i dobra, mamy 4. Do tego jest nam potrzebny tytan, którego tutaj pewnie nie znajdę, chociaż jest tytan. Srebro, ja potrzebuję złoto. Złoto, moi drodzy. Może wykopiemy gdzieś z tych złóż ołów. Jest złoto, jeszcze tylko jedną sztukę tytanu. No to tytan musimy już wziąć po prostu prawym suitem. Grafika jest na high, tak, na ultra. Wyłączyłem tylko anti-aliasing, żeby wam tak nie przycinało. Bo jak streamuję, to jednak troszkę przycina.
Kopiemy tytan. Ciekawe, ile tym razem zbierzemy. Siemano, Maćku. Dobra, mamy wszystkie potrzebne surowce. Ładujemy się na pokład. Moment, bo ja nie umiem w dziurkę trafić. O, trafiłem. Payday 2 albo Warframe. Nie mam ani tego, ani tego. Chociaż nie, Payday 2 chyba mam. Chciałbym kiedyś zerknąć. Zobaczymy, co będzie po Subnautice. Jestem otwarty na wasze propozycje. Myślałem nad Rimworldem. O, skończyło mi się drzewko. Trochę wody. Mamy podładowane. No mam nadzieję, że nam urosną owocki wszystkie i drzewka. Włączmy sobie zasilanie. Trochę jasności i możemy zrobić w końcu ten cholerny fabrykator. Brakuje mi tytanu. Nie no, tytan zebrałem, jest w szafce. Ok, teraz mamy wszystko. Fabrykator postawimy sobie tu. Może na środku, nie przewiduję dostawać czegoś więcej. Deforest. A obczaję sobie, co to jest. Sztabkę tytanu możemy zrobić. Na pewno chcemy zrobić... Tak, chcemy zrobić... niebieską tabliczkę jeszcze jedną, ale dobrze wiecie, że ja jestem głupol i nie zebrałem po drodze kianitu. Więc musimy się cofnąć. Znaczy cofnąć, ale mamy pełno pijawek. Musimy się wrócić w stronę Lava Center, czy tam Lava Zone. Silniki na dwójkę i zmierzamy z powrotem. Nie no, Kiani to spokojnie po drodze znajdę. Tylko musimy unikać dużego, gryzącego ziomeczka. No i tego, więc włączymy sobie Silent Mode i włączymy wolny bieg. On wtedy nie powinien nas słyszeć i nie będzie nas gryzł. O, zahaczyłem coś ogonem. Kurzył się? Myślałem, że na nas. Zejdźmy głębiej. Powoli do przodu. Cicho, cicho. Niech odpłynie. Teraz jest nasza szansa. Oj nie, 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 cofam szansę. Uciekaj, uciekaj, żółty kolor. Popłynął daleko. Wraca. Widzimy go. Nie w naszym kierunku. Nadal na żółto, czyli nie jest zainteresowany nami. Wchodzimy w dziurę.
zahaczając ogonem o wszystko, co mamy po drodze. Pełno pijawek mamy na ogonie, ale dajemy radę. Ziomki, daliśmy radę. Schodzimy w głąb, zobaczmy sobie. Czy ktoś będzie jeszcze nagrywał Subnautica? Nie wiem, no ja nagrywam dla siebie. No i dla was, nie? Jest kianit. Musimy go wydobyć. Dobra, tu będzie dobra pozycja, żeby się zatrzymać. Jak stoimy z energią? Czemu 67%? W ogóle mi nie ładuje. Wyłączmy po prostu Silent Mode. I zobaczymy chwilę, czy ładuje coś. Może mamy uszkodzone reaktory? Nie, ładuje. Czyli Silent Mode bierze bardzo dużo. Plus pewnie jeszcze światło zabiera. Pewnie masz młodego brata. I lecimy w dół. Chociaż wiecie co? Jeszcze się cofnę na chwilę. Ała. Ankieta. Jakiś strał polarz. Muszę zobaczyć, co to jest. Coś ty mi tu dał. Tak, weźcie pod uwagę, że nie wszystkie gry ja mam, nie? Dużo gier. GTA 5 też nie mam. Dobra, zostało nam do wydobycia kianit. Zostało nam do zrobienia tabliczka i udanie się w końcu do głównej bazy po lekarstwo, mam nadzieję. No i takimi ładnymi pijawkami na koniec skończymy ten odcinek. Na razie.